Ares, idziemy zobaczyć, co tam się wczoraj działo. Tylko mnie nie strasz niepotrzebnie. Wyłaź. Ares stoi tam, gdzieśmy wczoraj widzieli tego niedźwiedzia. Nie daje mi spokoju. Coś tam się na pewno działo. Może się uda zobaczyć, to sprawdzić. Dobre psisko. Dobre moje psisko. Spokój, spokój. Ej! Zachowuj się. Stój. Tu gdzieś stąd to widziałem. Tam w dole. No nic, idziemy jakoś. Co to kurde, coś tam łazi. Misiu, idź se. Nie dzieci. Uj. Mokry był, to mrzmi, jakby mokry. Kurde, ja tam słyszałem, na dole lód się łamał. To może łaził gdzieś po lodzie. Jest otwór wodny, niedaleko. Chyba tam się coś działo. Kurde, może spał tu, może śpi jeszcze. Tu się gdzieś siedzi. Cicho, nic się nie dzieje, nic nie słychać. Woda połamana w oczku. Woda, kry połamane. Bo zamęczyły je. Chyba ładny byk będzie. Kawałek różka tylko widać. Czy
trzeba jakąś linę i go wyciągnąć. Chociaż jest. Zobaczymy, co tam jest. Próbowałem nagrać akcję wyciągania, ale widzę, że mi padła bateria. Coś tam się nagrało, ale niedużo. Wydarłem go jakoś. Kurde, podejrzewam, że to już jest stara sprawa. Ten grot taki czarny, jakby już długo w tym bagnie leżał. Ten różek jest, co w wodzie, to nic mu się nie stało. A to z bagna, kurde, wygląda na stare już. Tak, to długo leżało. Już czarniał grot. To one tu chyba tylko próbowały go wyciągnąć z tej wody. Teraz już troszkę świeżo skupnął. Praktycznie cały jest. Chyba, no nie wiem, jak tam z drugiej strony, nie da się rady go odwrócić. Oko wygląda znowu na świeże, ale to jak w wodzie było, to co? Zostawię to tak, postawię kamerkę. Chyba nie będzie łatwo niedźwiedziowi wydrzeć tego od razu. To może coś tu się ponagrywa. Ale spróbuję skubnąć jeszcze. Ciekawe, zaraz wpadnie. No spróbuj, spróbuj sobie. Niedźwiedziom i tak zostanie to dużo i wilkom. Niedźwiedź wyciągnie. Postawię kamerkę, zobaczymy, co to z tego będzie. Wczoraj słyszałem, jak te krysie tu łamały. No, nie wiem, czy to niedźwiedź tak narobił. No chyba byk taki świeży to nie jest. Nie mam pojęcia. Dobre było? Dobrze, na zdrowie.